Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony, Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was dawno obiecaną, zaległą, może dla niektórych z Was już niepotrzebną wideoinstrukcję do gry Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Ja to miałem dawno temu nakręcić, nawet to nakręciłem, ale ze względów technicznych niestety musiałem to nagrać od nowa, a żeby to nagrać od nowa, to musiałem już znaleźć moment, a znalezienie momentu w grafiku pod koniec roku to jest, słuchajcie, dramat. Natomiast Assassin's Creed Brotherhood of Venice jest to gra planszowa, którą dostaliśmy do zrecenzowania od wydawnictwa Portal, za co bardzo dziękuję. Oprócz macie na kanale już moje pierwsze wrażenia, jeszcze nie jestem w stanie go zrobić dla Was niestety recenzji, bo jeszcze nie skończyłem, ale na razie nic się z moich pierwszych wrażeń nie zmieniło, bardzo mi się ta gra podoba. Jest to gra kampanijna, jest to taka gra kampanijna, wiecie, legacy, gdzie śledzimy naklejkami swój postęp, gdzie się pojawiają ukryte elementy, gdzie naprawdę jest to dosyć spore wyzwanie zrobić dla Was taką wideoinstrukcję, ale postaram się jak tylko mogę. Generalnie można by powiedzieć, ta wideoinstrukcja nie jest Wam potrzebna, ponieważ w grze jest coś takiego jak księga kampanii i zaczynacie od początku rozgrywkę i nie możecie wejść w środku. Musicie rozegrać tę kampanię od początku do końca. A pierwsze misje są bardzo proste, bardzo mają mało zasad, właśnie po to, żeby Was na spokojnie wprowadzić w to, w te wszystkie zasady, które się później pojawią. Więc teoretycznie możecie sobie, nie musicie oglądać tej wideoinstrukcji, poradzicie sobie pewnie bez niej. Ale jeżeli jednak lubicie mnie, albo lubicie taki właśnie wizualny, lubicie takiego wizualnego asystenta, no to Wam o tym opowiem, tylko od razu Wam mówię, ta wideoinstrukcja pewnie trochę potrwa. No i ze względu na to, że mówię, to jest dużo spoilerów teoretycznie, ja będę bardzo ostrożny z tym, co będę Wam pokazywał. Tych zasad jest sporo i przez te spoilery nie będę w stanie Wam wytłumaczyć wszystkiego. Natomiast po obejrzeniu tego, co jest w tym filmie i będziecie już wiedzieli na tyle dużo, że jak już potem usiądziecie do tego, żeby normalnie zagrać, przepraszam, z tą kampanią, to już te nowe rzeczy, które mają się później pojawić, nie będą dla Was stanowiły żadnego problemu. Na początek właśnie zobaczmy, jak są skonstruowane te dwa buklety. Instrukcja i księga kampanii. Najpierw trzeba się przyjrzeć tym elementom. Instrukcja, księga kampanii. Oczywiście, ja nie będę teraz dla Was czytał, wiecie, przeglądał tej księgi kampanii od deski do deski, ani czytał instrukcji, bo to byłoby dosyć absurdalne. Jednakowoż to, co musicie wiedzieć, to jest to, że instrukcja zawiera komplet zasad. Wszystkie zasady, które napotkacie na swojej drodze podczas kampanii. Mało tego, wszelkie zasady są ponumerowane i są oznaczone w taki oto sposób. Chodzi o to, że później w księdze kampanii możecie znaleźć odniesienia do konkretnych zasad. Teraz oczywiście nie będę przeglądał do Was całej księgi kampanii, bo to wtedy byłoby pełne spoilerów. No ale zaczynając chociażby, prawda, od początku, tak jak mówiłem, no te pierwsze cztery, z tych pierwszych czterech niestety będę Wam musiał co nieco pozdradzać. Zwróćcie uwagę, że właśnie jak się przygotowujecie do tych scenariuszy, to macie wskazane, do których zasad musicie się odnieść. I tak to wygląda później przez całą księgę kampanii. Więc instrukcja, komplet zasad, z których sporą część, nie wszystkie oczywiście, bo to by trwało wtedy zbyt długo, poznacie w tym filmie. Tutaj natomiast jesteście prowadzeni za rękę od pierwszych scenariuszy i po prostu dowiadujecie się na bieżąco, jakie konkretnie zasady poznacie w danym scenariuszu. I dopiero jak je poznacie, dopiero jak rozegracie ten scenariusz, możecie iść dalej i z każdym kolejnym scenariuszem będziecie odkrywali kolejne zasady. Jak rozegracie wszystkie cztery, pierwsze te cztery scenariusze, to wtedy tak naprawdę będziecie mieli znakomitą większość zasad za sobą. Więc nie obawiajcie się tego, że ja Wam tu nie powiem o wszystkim, ponieważ tak naprawdę nie macie innego sposobu na przejście początku kampanii, na rozegranie początku kampanii, niż właśnie przejść przez te cztery pierwsze scenariusze, gdzie bardzo powoli gra Was za rękę prowadzi przez te wszystkie zasady. Zanim jednak zabierzemy się czy to za księgę kampanii, czy to za instrukcję, absolutnie zastosujcie się do poleceń zawartych na tej kartce. Główną rzeczą, którą to Was poinstruuje, to jest to, jak posegregować, prawda, wszystkie karty tutaj w tych odpowiednich przegródkach. Macie te duże takie karty, które używacie, jakie po prostu do podziału. No i teraz do każdego tutaj sekcji macie przypisane bardzo konkretne
karty. I teraz oczywiście nie będę Wam pokazywał tych późniejszych, ale idea jest generalnie taka, że jak będziecie mieli rozegrać jakiś scenariusz, to w pierwszej kolejności, co robicie, przepraszam, że robię tak to troszkę niezgrabnie, ale staram się bardzo, żeby mi się tu nic nie wysypało, żeby Wam za dużo nie pokazywał. Zawsze jak macie zacząć rozgrywać jakiś scenariusz, to dociągajcie w pierwszej kolejności taką kartę. I ona Wam mówi dokładnie, co musicie jeszcze dodatkowo dobrać w przypadku rozgrywania tego scenariusza. Czyli zawsze zaczynacie rozgrywanie scenariusza od dobrania takiej karty z odpowiedniej przegródki. Teraz jak widzicie, ja ją dobrałem z przegródki 01. Nie wygląda to u mnie teraz tak, jak to u Was będzie wyglądało tuż po tym, jak zrobicie wszystkie, jak przejdziecie przez wszystkie te kroki. Z tego prostego powodu, że ja już jestem troszkę dalej w kampanii, więc u mnie to już jest nieco inaczej wszystko tu zorganizowane. Ale absolutnie się tym nie przejmujcie. Ciągle robię wszystko tak, żeby nie zdradzić Wam za dużo z samej rozgrywki. No to dobrze, więc teraz normalnie bym pewnie robił jakieś przygotowanie. Tak jak wygląda przygotowanie rozgrywki, ale zanim powiem Wam, jak wygląda przygotowanie rozgrywki przy Assassin's Creed, to pozwólcie, że Wam powiem, jak działają te pierwsze trzy zwłaszcza rozgrywki. Ponieważ to wygląda tak, że tutaj macie cztery takie wprowadzające rozgrywki do kampanii, tak, fabularne. I teraz są niby cztery, przy czym ta czwarta już nie dodaje tak naprawdę aż tyle tych nowych zasad. A te pierwsze trzy są takie, że Was stopniowo wprowadzają we wszystkie zasady, które są najważniejsze do rozgrywki w Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Więc teraz najpierw pokażę Wam, co dostaniecie jako skutek ogólnie bardzo, bez takiego, wiecie, zagłębiania się w szczegóły, tylko tak ogólnie, jakie zasady poznacie dzięki właśnie poszczególnym z tych pierwszych trzech scenariuszy. W pierwszym zupełnie scenariuszu, gdzie mapa będzie wyglądała dokładnie w ten sposób, dowiecie się przede wszystkim tego, że zaczynacie jako zupełnie totalni nowicjusze. Reprezentowane jest to tutaj w taki sposób, że nie macie nawet na dzień dobry figurki plastikowej, tylko właśnie takie tekturowe standisy. No i teraz dostaniecie zadanie do zrealizowania zgodnie z tym, co przeczytacie w misji. I teraz Waszym celem będzie osiągnięcie tych właśnie, dojście do tych punktów, wykonanie akcji, realizacja celu. No i teraz właśnie dzięki temu scenariuszowi, zupełnie pierwszemu, dowiecie się, na czym polega, jak działa poruszanie się po planszy. Dowiecie się, w jaki sposób wykonujemy akcję realizacji celu. Dowiecie się, w jaki sposób skradamy się i pozostajemy incognito przed wszystkimi naszymi przeciwnikami, których napotkamy na swojej drodze. Dowiecie się również, w jaki sposób korzystamy z punktu szybkiej podróży. Poznacie również jeden sposób na wyeliminowanie przeciwników. Przy czym w tym scenariuszu jeszcze nie będziecie mieli nic, co Wam pozwoli zaatakować przeciwnika. Tu na razie będziecie musieli ich unikać, żeby po prostu nie zostali, żeby oni Was nie wykryli. Więc robicie wszystko, co w Waszej mocy, żeby pozostać incognito. I to jest incognito, to jest bardzo kluczowa koncepcja, którą niebawem Wam bardziej wytłumaczę. Dodatkowo, jak już przejdziecie ten scenariusz, to wtedy przejdziecie do wyboru asasyna. No i teraz ponownie, żeby Wam za dużo nie zdradzać, to powiem, że ja po tym scenariuszu wybrałem dla siebie asasyna Claudio, który oczywiście dostał również już w tym momencie swoją planszę do gry, której jeszcze nie miał na początku tego konkretnego scenariusza i dostałem i sobie dobrałem odpowiednią wówczas właśnie figurkę. Więc to się wydarzy po rozegraniu tego scenariusza tymi tekturowymi standisami. Dodatkowo dowiecie się, że na końcu Waszej księgi kampanii jest coś takiego, co się nazywa Dziennik Wspomnień, gdzie będziecie, tutaj szybko to chowam, żebyście nic tam nie podejrzeli, gdzie będziecie generalnie śledzić Wasz postęp i jak Wam dobrze idzie. Zobaczycie również tutaj, dzięki temu scenariuszowi siłą rzeczy poznacie, jak są skonstruowane kafle mapy, na jakie rodzaje je dzielimy. No i też każdy scenariusz, tu Wam mogę to akurat pokazać, da Wam opcję zrobienia czegoś, co się nazywa 100% synchronizacją. To jest coś, co pozwoli Wam odblokować dodatkowe rzeczy, to Wam da, tak nazwijmy to, dodatkowe punkty doświadczenia, jeżeli Wam się to uda zrobić. Jeśli chodzi o testy wykrycia, to będziecie to robić za pomocą rzutu czerwoną kostką, która wygląda, proszę bardzo, w ten sposób.
Więc jak na pierwszy scenariusz, który jest naprawdę prosty i bardzo krótki, to mimo wszystko sporo takich podstawowych zasad związanych z poruszaniem się poznacie. To, czego nie dowiecie się jeszcze w tym scenariuszu, to jak atakować bezpośrednio wrogów oraz jak wchodzić w interakcję, w jaki sposób wrogowie się zachowują sami z siebie. W drugim scenariuszu, który już rozegracie swoimi plastikowymi figurkami, dowiecie się paru dodatkowych zasad. Przede wszystkim poznacie wieżę, z której będziecie mogli wykonać skok i dzięki temu zdobyć bardzo fajne i cenne rzeczy. Mówię tak bardzo oględnie, ponieważ mówię, no powtarzam, będę to pewnie powtarzał parę razy, nie chcę Wam za dużo spoilować. Dodatkowo dowiecie się, jak działają drabiny i w jaki sposób utrudniają Wam życie, a właściwie w jaki sposób sprawiają, że strażnicy utrudniają Wam życie. Dowiecie się też w tym scenariuszu, w jaki sposób możecie wyeliminować wroga. Dowiecie się również, co to są kryjówki, to są na przykład takie narysowane tutaj, wiecie, stragany albo stogi siana. I przede wszystkim dowiecie się również o realizacji nieco trudniejszych celów. Tutaj, bo z pierwszym scenariuszem raczej sobie poradzicie, tutaj też na pewno poznacie o wiele bardzo dobitnie, na czym polega nieudane wspomnienie. Dowiecie się również o tym, w jaki sposób będziecie śledzić zdrowie waszego asasyna, a będzie się to odbywało właśnie chociażby za pomocą takich czerwonych kostek, które tu będziecie umieszczać. No i oczywiście będziecie też, to już jeszcze w pierwszym scenariuszu poznacie, zapomniałem o tym Wam powiedzieć, przepraszam, wykorzystanie kostek akcji po prostu do śledzenia tego, ile jeszcze punktów akcji macie do wykorzystania. Dzięki temu scenariuszowi również dowiecie się co nieco na temat poziomu trudności i w jaki sposób możecie go sobie modyfikować, więc to jest też bardzo, bardzo cenna informacja. W trzecim scenariuszu dowiemy się, jak zachować jedną z naszych kostek, żeby w kolejnej swojej rundzie mieć 4 kostki akcji do zagospodarowania. Ale tutaj przede wszystkim dokładnie dowiemy się, jak działają nasi wrogowie. Zobaczymy przede wszystkim, po co tak naprawdę jest tutaj ten nasz kompas, który trzeba gdzieś tam przy planszy głównej umieścić. Zobaczymy, o co chodzi, skąd będą wrogowie się pojawiać i wchodzić, więc musicie już mieć przygotowanych gdzieś tam w zasobach ogólnych więcej figurek, żeby móc spokojnie tutaj wprowadzać. Dowiecie się, na jakiej zasadzie właśnie oni są tutaj wprowadzani w zależności od tego, jaki stan alarmu aktualnie obowiązuje. Oraz dowiecie się, tutaj macie stan alarmu reprezentowany przez taki oto żeton. No i oczywiście dowiecie się też, jak oni atakują. Czyli trzeci scenariusz tak naprawdę jest scenariuszem, w którym poznacie, w jaki sposób działa, w jaki sposób rozpatrujecie w pełni fazę wroga. No to dobrze, słuchajcie. No to teraz załóżmy, że jesteśmy już po tych wstępnych rozgrywkach. Zobaczcie, jak wygląda przygotowanie dowolnej rozgrywki w Brotherhood of Venice. Na tym etapie już będziecie mieli konkretnego asasyna. Już nie będziecie korzystali z tych kart nowicjusza, które dostajecie na samym początku rozgrywki. No i przygotowujecie sobie swoją planszę, tak? Czyli umieszczacie swojego asasyna, w moim przypadku jest to Claudio, tą odpowiednią stroną do góry. Jak widzicie, tutaj mamy, tutaj widzicie, jest nowicjusz, tutaj mamy już poziom 0. Oczywiście potem to wszystko będziecie mogli upgrade'ować i zdobywać punkty doświadczenia. Za dużo ponownie. No nie mogę Wam za dużo niestety powiedzieć. Dobieracie 3 kostki czerwone, które reprezentują Wasze zdrowie. Również w trakcie gry będziecie mogli zdobywać wyposażenie, umieszczać je tutaj w formie pancerza, które tych punktów życia da Wam więcej. Co oczywiście jest bardzo pożądaną rzeczą. 3 kostki akcji umieszczacie tutaj. No i teraz tak, przez pierwsze 2 scenariusze będziecie mieli tylko 3 kostki akcji. Natomiast przygotowując się do trzeciego scenariusza, dowiecie się, żeby jedną kostkę umieścić gdzieś z boku planszy, bo może się Wam przydać. I od tamtej pory każdy scenariusz będziecie tak przygotować. Teraz, jeżeli macie już jakieś wyposażenie, no a przed trzecim scenariuszem na pewno jakieś będziecie mieli, no to musicie umieścić je w odpowiednich gniazdach, tak? Tutaj na przykład mam broń dystansową, która się nazywa noże do rzucania, więc sobie ją tu umieszczam. Mam tutaj ukryte ostrze, które jest bardzo fajnym narzędziem, które bardzo szybko się u Was pojawi. No i mam kilka przedmiotów wyposażenia, które umieszczam w swoim plecaku tutaj. No i oczywiście będę mógł sobie z nich w trakcie gry skorzystać, ale to o tym później. No i oczywiście dobieram również
swoją figurkę, żeby umieścić zaraz na mapie. Tworzę teraz mapę zgodnie z tym, co widzę w tym oto miejscu w księdze kampanii. No i teraz muszę przede wszystkim na tej mapie umieścić następujące rzeczy. Przede wszystkim muszę umieścić odpowiednie kafle terenu, kafle mapy. I tu jest dobry moment, żeby zwrócić Wam uwagę na różne kafle mapy, które występują w tej grze. Generalnie mamy dachy, mamy dwór oraz mamy pomieszczenia. Później w trakcie gry dojdą też takie kafle, które będą miały na sobie obszar wodny. Ale na razie mamy tylko te. Teraz niektóre kafle w niektórych miejscach, zwróćcie uwagę, że te kafle są też zawsze dwustronne, mają taką grubą, czarną granicę. To jest nieprzekraczalna granica, przez którą nie możecie sobie przechodzić. Dlatego ważne jest, że jak będziecie budować mapę, żeby upewnić się, że te właśnie nieprzekraczalne granice znajdują się w odpowiednich miejscach. Samo to, jak wygląda dany kafel, tak? Czy tutaj leżą jakieś porozrzucane deski, czy to jest jakiś taki zwykły dach z jednym gołębiem, czy jakiś taki dach z jeszcze wieżyczką małą i paroma gołębiami. To już są takie kwestie estetyczne, to nie ma żadnego wpływu na samą rozgrywkę. Idea jest taka, czy jest to dach, czy jest to jakiś inny rodzaj terenu i gdzie są te grube, nieprzekraczalne granice. Tak jak widzicie, na przykład tutaj macie pomieszczenia wewnątrz budynku, które mają takie trzy granice, tak? Czyli mamy tutaj taką literę U. Mamy wewnątrz budynku, mamy dwór i mamy dachy. To jest bardzo istotne. Zwróćcie też uwagę, że bardzo często, no konkretnie już od drugiego scenariusza, będziecie mieli skafel, na którym widzicie taką właśnie oto wieżę. Następnie na tych kaflach umieszczacie drabiny w odpowiednich miejscach. Możecie do tego użyć takich właśnie tutaj podstawek, żeby te drabiny faktycznie Wam stały. Natomiast jeśli mam być brutalnie szczery, osobiście radzę je umieścić w ten sposób, żeby łatwiej było widać po prostu skąd dokąd ta drabina prowadzi. Zauważyłem, że po prostu jak ta drabina tak faktycznie, że tak powiem, sterczy, to różnie to bywa. Dlatego osobiście dla nas bardziej się sprawdzało, wygodniej było, jak te drabiny leżały. Umieszczacie też w odpowiednim miejscu punkt szybkiej podróży i od razu to jest też miejsce, z którego zaczynają Wasi asasyni. Dodatkowo musicie sprawdzić, w których pomieszczeniach, w których miejscach, na jakich polach umieszczacie te żetony, w których będziecie umieszczać teraz żetony celu. I jakie żetony celu umieścić. Tutaj na przykład umieszczamy taki z dwójeczką, zgodnie z tą mapą, którą przed chwilą widzieliście, a tutaj taki z jedynką. Więc w tym miejscu, w ten sposób umieszczacie te żetony. Sprawdzacie, czy są jakieś inne jeszcze żetony, które trzeba umieścić. Teraz przejdźmy do wrogów. Przede wszystkim gdzieś w pobliżu mapy umieśćcie właśnie Waszą tutaj planszę przeciwników. Na niej od razu możecie umieścić żeton alarmu tutaj na tym polu zieloną stroną do góry. Następnie bierzecie takie oto małe karty. Dobieracie taką liczbę, która odpowiada liczbie asasynów, którzy biorą udział w grze. Teraz asasynów, nie graczy, ponieważ jak gracie solo, to sterujecie dwoma asasynami, więc zwróćcie uwagę na liczbę asasynów, nie na liczbę graczy. Tasujecie to i umieszczacie w odpowiednim polu, na odpowiednim polu na planszy. Następnie dobieracie, zgodnie przypominam cały czas z tą chociażby czerwoną kartą, którą zawsze dobieracie jako pierwszą, jacy wrogowie w ogóle biorą udział w rozgrywce i umieszczacie ich w odpowiednich gniazdach. Tutaj widzimy atak, że tak powiem, jest wręcz, no to umieszczamy tutaj naszego zwinnego strażnika, natomiast kusznika umieszczamy w tym gnieździe. Upewnijcie się, że w związku z tym w pobliżu planszy możecie znaleźć wystarczającą liczbę figurek, generalnie wszystkie. Ja będę mówił figurki, pionki czasami, bo jakoś tak, nie wiem, nie lubię, aż takim fanem pongliszu nie jestem, żeby cały czas mówić standisy. Warto zwrócić uwagę, że samych figurek, pionków, standisów jest w grze o wiele więcej. Ja tylko wykorzystałem tutaj mniej, żeby łatwiej mi było zapanować nad porządkiem podczas rozgrywki. Gdzieś w pobliżu również umieście ten oto kompas wskazujący, gdzie jest północ, gdzie południe, gdzie wschód, gdzie zachód. W dowolnym miejscu obok planszy możecie to umieścić. Dookoła planszy też, zgodnie z tym, co widzicie na mapie, umieszczacie takie te znaczniki. To są punkty wejścia, przez które będą się Wasi przeciwnicy na mapę dostawać. Następnie zwróćcie uwagę też, czy któryś z przeciwników znajdują się na mapie już w momencie rozstawienia. W tej chwili na przykład mamy po jednym w tym oto miejscu.
W pobliżu planszy umieśćcie również talię przetasowaną wydarzeń. Następnie umieśćcie kartę wieży tą stroną do góry, bez podglądania tego, co jest po drugiej stronie. Umieśćcie wasze czerwone podstawki, które będziecie musieli niestety umieścić na waszych figurkach asasynów, jeżeli zostaną wykryci. No i oczywiście różne kości też w jakimś miejscu łatwo dostępnym do wszystkich graczy. Dodatkowo, jeżeli w danym scenariuszu wykorzystujemy jakieś karty wyposażenia czy skrzyni, to również umieście je obok planszy. To teraz jak już znacie i wiecie, jak wygląda mniej więcej, co dostaniecie po pierwszych tych rozgrywkach, wiecie, jak wygląda przygotowanie jakiejś przykładowej jednej rozgrywki, to teraz zobaczcie, jak ogólnie wygląda przebieg rozgrywki, bez takich szczegółów, tylko generalnie przebieg rundy jednej. Jedna tura gry jest podzielona na cztery fazy. Pierwszą fazą jest faza wydarzenia, w której odkrywamy wierzchnią kartę wydarzenia, postępujemy zgodnie z jej instrukcją. Następnie każdy asasyn odzyskuje swoje trzy kostki akcji. Jak to zrobimy? Przechodzimy do fazy asasynów. No i teraz asasyni razem, to oczywiście byłoby przynajmniej dwóch, ja zrozstawiłem tylko jednego, żeby było mi łatwiej tutaj zachować porządek i pokazać wam parę rzeczy. Sami między sobą decydujecie, w jakiej kolejności te akcje będziecie wykonywać. Tak? Na zasadzie ja wydam jedną kostkę akcji i zrobię jakąś akcję dzięki niej. Moja partnerka wyda trzy wszystkie swoje i zrobi trzy akcje. Potem dopiero kolej wróci do mnie i ja wydam swoje dwie. Różnie możecie tym zupełnie kombinować. Możecie zrobić tak, że po kolei wszystkie trzy jedna postać, potem wszystkie trzy druga postać. I mówię, tutaj jest pełna dowolność. Ważne jest to, że to jest ta faza asasyna, w której będziecie wydawać te kostki akcji po to, żeby się poruszać po planszy, żeby atakować przeciwników, żeby realizować cele, żeby zeskakiwać z wieży i zdobywać różne ciekawe przedmioty. Więc to wszystko będziecie robić w ramach właśnie swojej tej tutaj fazy asasynów, czyli to główne mięso waszych rozgrywek. Potem następuje faza wrogów, gdzie z kolei dowiemy się, którzy wrogowie i gdzie się pojawiają. Następnie wrogowie się poruszają zgodnie z tym, co się wydarzyło, co widzimy na karcie wydarzenia. No i jeżeli mają możliwość zaatakowania któregokolwiek z nas, to nas wówczas atakują zgodnie z zasadami opisanymi na swoich kartach. Jak faza wroga dojdzie do końca, to wówczas przechodzimy do fazy końca tury i sprawdzamy, czy udało nam się zrealizować cel scenariusza, czy może niestety spełniliśmy warunki porażki. Jeżeli nie przegraliśmy jeszcze, przechodzimy do kolejnej tury i rozgrywamy ją tak samo. Wydarzenie, faza asasynów, faza wrogów, faza końca tury. No to teraz możemy już zacząć do omówienia nieco bardziej szczegółowych elementów. Zacznijmy od tego, jak rozgrywamy fazy wydarzenia. Pierwszym krokiem fazy wydarzenia jest to, że asasyni odzyskują swoje trzy kostki akcji i umieszczają je w tym miejscu na planszy. Może się zdarzyć, tak jak mówiłem, od trzeciego scenariusza w przód, że będziecie mieli tutaj czwartą kostkę odłożoną i wówczas ona również będzie dla was dostępna w nadchodzącej turze w fazie asasynów. Jednakowoż, jeżeli tutaj nie było żadnej kostki, no to po prostu odzyskujecie tylko swoje trzy podstawowe. Gracze teraz odsłaniają wierzchnią kartę z talii wydarzeń i stosują się do tego, co jest tutaj na niej napisane. Teraz może się zdarzyć, że tak jak tutaj mamy jakiś efekt natychmiastowy do rozpatrzenia, robimy to, co jest napisane i to wszystko. Może się jednak zdarzyć, że na karcie wydarzenia jest wprowadzona jakaś zmiana do ogólnych zasad gry. Wówczas musicie zwrócić uwagę, żeby ta karta wydarzenia pozostała odkryta, ponieważ tak długo jak ta karta wydarzenia jest odkryta, tak ta zmiana w zasadach jest ważna. No i właśnie, teraz słuchajcie, zanim przejdziemy do omawiania dalej, jest jeden bardzo ważny aspekt tej gry, który chciałbym, żebyście już poznali i to jest generalnie cała ta koncepcja bycia incognita, bycia wykrytym, ponieważ będziemy się w tej grze zmagać z właśnie głównie z tym, żeby się skradać po planszy i żeby nas strażnicy nie wykryli. I to jest bardzo ważne. Cała ta koncepcja bycia incognito, potem bycia wykrytym, to jest bardzo istotny element, który chciałbym, żebyście już pamiętali, już mieli z tyłu głowy, jak będziemy omawiać dalej bardziej szczegółowo, co się dzieje w tej grze. Waszym takim, nazwijmy to, podstawowym stanem bycia jest bycie incognito. Czyli nie jesteście widoczni dla przeciwników, nawet jeżeli jesteście na tym samym polu. Teraz, jeżeli jesteście incognito, na waszej podstawce nic nie ma. Jeżeli byście stali się wykryci, to wówczas musicie umieścić na podstawce waszej figurki taką oto czerwoną podstawkę, żeby zaznaczyć, że jesteście już teraz wykryci.
No i teraz, jak działa, że tak powiem, w jaki sposób stajecie się wykryci? Musicie być świadomi, że jeżeli jesteście wykryci, to wrogowie będą się szybciej i chętniej, szybciej się poruszać w waszym kierunku i będą was chętniej atakować. Więc jest to dosyć istotne. Teraz tak, kiedy stajecie się wykryci? Generalnie, jeżeli jeden lub więcej wrogów wykona przeciwko wam tak zwany test wykrycia, jeżeli użyjecie w broni lub ekwipunku, która posiada taką oto czerwoną ikonkę w prawym górnym rogu. Ta ikonka was informuje, że nie dość, że stajemy się wykryci, to jeszcze dodatkowo włącza się stan zaalarmowania. Niektóre przedmioty nie mają czegoś takiego. Używanie ich nie wiąże się z podniesieniem, ze zmianą naszego stanu na wykryty i z podniesieniem stanu zaalarmowania. No i oczywiście, jeżeli staniecie się celem kontrataku, to o tym powiem, jak będziemy, że tak powiem, rozmawiać o akcji ataku. Teraz, załóżmy, że jedna z tych rzeczy się stała i nasz bohater został wykryty. Żeby nie być wykrytym, musi się poruszyć na pole, w którym nie ma żadnych przeciwników i wówczas znowu się staje incognito. Ale działa to w taki sposób, że zdejmuje podstawkę i podstawkę zostawia na miejscu. Czyli jakby chciał wykonać teraz kolejny ruch, żeby jeszcze dalej uciec, mógłby, ale to zostawia na miejscu i to jest określenie ostatniej znanej pozycji wykrytego asasyna. Teraz, jeżeli asasyn jest wykryty, to od razu zmieniacie również stan zaalarmowania na czerwony. Stan zaalarmowania na czerwony, tak jak mówiłem, może być również wywołany wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. Teraz stan zaalarmowania jest też uciążliwy dla was z tego powodu, że posiłki wroga są bardziej liczne i łatwiej możecie zostać wykryci. I najgorsze jest to, że tak jak widzieliście, w miarę łatwo jest, jeżeli pod warunkiem, że nie ma za dużo wrogów na planszy i możecie się daleko ruszyć, to w miarę łatwo jest przywrócić sobie stan incognito. Natomiast stan zielony, czyli bez alarmu, stan zaalarmowania jest wyłączyć nieco ciężej. Musicie mieć konkretną kartę przedmiotu, która wam na to pozwala. Albo kartę sprzętu, kartę wyposażenia, która na to pozwala. Więc jeżeli macie coś takiego, jakąś kartę, która pozwala wam znowu wyłączyć stan zaalarmowania, zachowajcie ją sobie na odpowiedni moment, bo to nie jest tak, że one się wam będą pojawiać co chwilę. Warto, żebyście o tym wiedzieli. No dobrze, to teraz przy okazji omówmy o ten test wykrycia, tak? Ponieważ generalnie, tak jak mówiłem, że bohater incognito staje się wykryty, jeżeli ktoś z przeciwników wykona przeciwko niemu test wykrycia z sukcesem. No i działa to tak, że jeżeli tylko nasz przeciwnik, będący w stanie incognito, poruszy się na pole, gdzie jest przynajmniej jeden wróg, zanim wydarzy się dosłownie cokolwiek innego, trzeba wykonać jeden test wykrycia. I teraz każdy gracz, którego to dotyczy, rzuca tyloma kośćmi, ilu jest wrogów na jego polu. Czyli na przykład w tym wypadku rzuciłbym tylko jedną kością. Jakbyśmy mieli taką sytuację, to musiałbym rzucić dwiema kostkami. No i teraz uwaga, co się dzieje. Jeżeli mamy taki wynik, no to nic się nie dzieje, nie zostaliśmy wykryci. Jeżeli mamy wynik taki, oko z dzwonkiem, to zostaliśmy wykryci, ale tylko jeżeli stan zaalarmowania był na czerwono. Jeżeli stan zaalarmowania był na zielono, to wówczas ten wynik jest dla nas znaczy tyle samo, co to. Jeżeli natomiast wypadnie taki wynik, no to nasz asasyn zostaje wykryty, stan zaalarmowania wbijamy na czerwono. Więc tak działają testy wykrycia. Jeżeli tylko znajdziecie się na tym samym polu, jesteście incognito i znajdziecie się na tym samym polu, co przeciwnicy, musicie wykonać w taki sposób test wykrycia. No to dobra, słuchajcie, no to teraz przejdźmy do, była faza wydarzenia, to teraz przejdźmy do fazy asasyna. Tutaj gracze będą wykonywali akcje swoimi asasynami. Zobaczmy, jakie są to akcje, jak się je wykonuje. Jedną z akcji, o której wam powiem, to jest ruch. I teraz za jeden punkt ruchu, czyli za jedną kosteczkę, możemy poruszyć się na pobliskie pole. Pobliskie pole to jest takie, z którym sąsiadujemy w poziomie lub pionie. Nie poruszamy się nigdy na ukos. Co jest ważne natomiast, dla asasynów nie ma znaczenia, czy poruszamy się po polu, czy idziemy z dachu na podwórze. Możemy sobie skakać, no jesteśmy w końcu asasynami z Assassin's Creed. Możemy sobie dowolnie tutaj skakać. To, czego nie możemy robić, to nie możemy przekraczać tych nieprzekraczalnych granic oznaczonych grubą czarną linią. Teraz, jeżeli znajdujecie się na polu z innymi asasynami, możecie również za jeden punkt akcji
Możecie dowolnie się wymienić przedmiotami, wyposażeniem, skarbem, cokolwiek możecie uznać, że będzie bardziej przydatne innej postaci. Dalej, jest w tej grze coś takiego jak kryjówka. Kryjówkami są stogi siana oraz stragany. I działa to w ten sposób, że za jeden punkt akcji, czyli znowu wydając taką jedną kosteczkę, teraz za darmo, czyli nie wydając żadnej kostki, możecie wejść do takiej kryjówki i teraz pozostajecie ukryci. Oznacza to, że jeżeli na wasze pole poruszą się jacyś przeciwnicy, nie musicie wykonywać testu ukrycia. Mało tego, możecie zaatakować ukrytym ostrzem przeciwnika na tym samym polu, co wy. I zwróćcie uwagę, że to wcale nie podnosi waszego stanu zaalarmowania. Nie podnosi stanu zaalarmowania i nie sprawia, że stajecie się wykryci. Dodatkowo na tym polu mogą się znajdować jakieś ciała, które będziecie mogli przeszukać. Więc również możecie to zrobić ciągle pozostając ukrytym. Możecie też użyć dowolnego innego wyposażenia, jeżeli jesteście ukryci. Oraz za zero kostek, tak? Czyli za zupełne free, możecie wyjść z ukrycia. No tylko wtedy uwaga, jeżeli są jacyś wrogowie w miejscu, gdzie wyszliście, to wtedy musicie normalnie test wykrycia przeprowadzić. Więc to jest kryjówka. Bardzo fajnym elementem tutaj jest wieża. Oznacza to, że jak jesteście na polu, które sąsiaduje z wieżą, widzicie na tym obszarze mamy 4 pola, które sąsiadują z wieżą, możecie wydać jedną kostkę akcji po to, żeby się wspiąć na wieżę. To pole teoretycznie nie sąsiaduje z tymi polami w takim sensie, że tutaj wrogowie do was nie będą wchodzić. Jak już jesteście na wieży, to jest niepotrzebne w tej chwili, możecie wykonać tak zwaną synchronizację za jedną kostkę akcji. Wówczas obracacie kartę wieży, którą umieściliście tu podczas przygotowania rozgrywki i postępujecie zgodnie z tym, co na tej karcie widzieliście. Teraz dodatkowo, jeżeli jesteście na wieży, to jesteście incognito. I żeby opuścić wieżę, musicie wykonać tak zwany skok wiary. Skok wiary nie kosztuje was kostek akcji. Skaczecie i lądujecie albo na stogu siana, albo na straganie znajdującym się na spodzie. Chyba, że na tym polu znajduje się jakiś przeciwnik, to wtedy zanim skoczycie do kryjówki, no logiczne, że on tam sobie może, wiecie, zeskakuje sobie, no ale jakiś to hałas musi wydać, on może zrobić, hej, co to było? Więc jeżeli tak robicie, że skaczecie z wieży na stragan, a tu jest przeciwnik, to musicie wykonać test wykrycia. Jeżeli test wykrycia się nie powiedzie, nie będziecie wykryci, wszystko ok. Natomiast jeżeli niestety zostaniecie wykryci przez właśnie ziomka, który tutaj jest, to musicie normalnie wyjść z kryjówki i przyłączyć tutaj swoją czerwoną podstawkę i stajecie się wykryci ze wszystkimi tego konsekwencjami, o których już wspominałem wcześniej. Mini spoiler jest taki, że często w wyniku robienia synchronizacji na wieży pojawiają się skrzynie. No i teraz będąc w skrzyni, możecie wydać, będąc na polu ze skrzynią, możecie wydać jeden punkt akcji, żeby skrzynię przeszukać, dobrać wierzchnią kartę z tej skrzyni, no i teraz to jest dla was jakiś tam ekwipunek, z którego możecie skorzystać. Teraz ważne, jeśli chodzi o wskakiwanie na wieżę, i jeśli chodzi o wejście do kryjówki, i jeśli chodzi o otwieranie skrzyni, to są jedne z tych akcji, które można wykonać tylko i wyłącznie, jeżeli jesteście incognito. Jeżeli jesteście czyli jeżeli jesteście w takim stanie. Jeżeli jesteście wykryci, to możecie robić te akcje, ale pod warunkiem, że na waszym polu nie ma żadnego przeciwnika. Czyli jak jesteście wykryci, liczba akcji, które możecie wykonać, jest niestety ograniczona, więc musicie zadbać o to, żeby przede wszystkim się poruszyć gdzieś, żeby znowu stać się incognito. Czyli nie wskoczycie na wieżę, nie przejrzycie sobie tutaj skrzyni, nie schowacie się do kryjówki. No i bardzo ważne, nie osiągniecie też celu. Kolejną akcją, o której chcę wam powiedzieć, to jest osiągnięcie celu. Jak jesteście na polu z tymi tutaj żetonami, fabularnie ten żeton będzie w każdym scenariuszu oznaczał co innego. Musicie wydać tyle kostek akcji, ile widzicie na tym żetonie, żeby móc ten cel zrealizować. No wiecie, jedynki, dwójki to jest w miarę proste, ale mogą być cele, które mają na przykład 3 kostki już są potrzebne. Co jest ważne, możecie wykonywać możecie łączyć, że tak powiem, kostki akcji kilku asasynów znajdujących się na tym samym polu. Jeżeli znajdujecie się na polu, na którym znajduje się punkt szybkiej podróży,
to również wykorzystując jedną kostkę możecie się po prostu ewakuować, tylko możecie po prostu się ewakuować. No i generalnie będziecie to robić, żeby zakończyć scenariusz, więc no dopóki nie skończycie scenariusza, nie zrealizujecie celu, no to niestety raczej tego robić nie będziecie. Jeżeli znajdujecie się na polu z ciałem przeciwnika, możecie wydać jedną kostkę, żeby przeszukać wszystkie ciała, które się tu znajdują. Czyli na przykład teraz bym mógł przeszukać dwa ciała. Jak to zrobię? To dobieram tyle kart wyposażenia, ile ciał przeszukałem. No załóżmy, przeszukałem tylko jedno, no to dobieram sobie jedną kartę i mam tutaj dochodzenie. Teraz ta karta musi być zawsze zagrana, przerwij przeszukiwanie, jeden kusznik z pobliskiego pola natychmiast porusza się na Twoje pole. Więc tak, może się wydarzyć coś złego tutaj w wyniku tego wyposażenia, ale może się też wydarzyć coś dobrego, na zasadzie możecie dostać fajny sprzęt. Teraz niezależnie od tego, czy dobraliśmy sprzęt, czy kartę dochodzenia, to ciała, które przeszukaliśmy, usuwacie z planszy. Te ciała są chowane i one wracają do puli tych przeciwników. Co jest ważne, bo generalnie jeżeli wyczerpie się pula pionków przeciwników konkretnego rodzaju, a trzeba umieścić na planszy nowy pionek tego rodzaju, to jest jeden z warunków przegranej. Generalnie, jeżeli dobieracie jakikolwiek sprzęt i macie gniazdo na ten sprzęt, patrząc, prawda, po tym, że to gniazdo jest wolne, to wyposażenie się w taki sprzęt nic Was absolutnie nie kosztuje. Po prostu możecie to zrobić. Jeżeli natomiast chcecie się w jakiś sprzęt wyposażyć, ale gniazdo na ten konkretny sprzęt jest już zajęte przez inny, no to jakie macie opcje? Opcje macie takie, że możecie na przykład wydać jeden punkt akcji, żeby zamienić sobie ten sprzęt i możecie go umieścić na przykład w plecaku. Możecie usunąć za darmo ten sprzęt, tylko od razu mówię, sprzęty, karty, które mają taki znaczek w prawym dolnym rogu, są usuwane z gry permanentnie. Takie trafiają na stos kart odrzuconych. Możecie również, przypominam, za jedną kostkę akcji wymienić się z dowolnym innym asasynem. No i ostatnią akcją, o której Wam opowiem, to jest to po prostu, że zachowujecie jedną kostkę akcji, umieszczacie po prostu tutaj i w tym momencie, jeżeli z niej nie skorzystacie, to w następnej turze będzie ona dostępna jako Wasza czwarta kość akcji. Bo w fazie wydarzenia odświeżacie sobie trzy kostki znajdujące się poza Waszą planszą gracza. Myślę, że warto zrobić osobny segment, gdzie Wam pokrótce teraz powiem, jak działa walka w tej grze. To jest jedna z akcji, prawda, wykorzystanie którejś z moich broni po to, żeby zaatakować przeciwnika. Słuchajcie, jeżeli chcemy zaatakować, no to przede wszystkim trzeba sprawdzić, którą bronią w ogóle co możemy zrobić. Jak chcemy kogoś zaatakować, no to przede wszystkim musimy mieć kogo i czym. No i teraz tak, taką bronią z tą ikoną atakujemy na tak zwanym pobliskim polu. Przypominam, to są pole, które sąsiaduje w poziomie i w pionie, nie na ukos. Bronią, która ma taką ikonę, atakujemy tylko i wyłącznie wrogów na naszym polu. Więc to jest pierwsza rzecz. Następnie patrzymy, ile trzeba użyć kostek akcji, żeby daną bronią zaatakować. No więc po prostu taką odpowiednią liczbę kostek akcji usuwamy z planszy. Następnie rzucamy tyloma kośćmi ataku, ile widzimy w tym miejscu na karcie broni. Czyli załóżmy, jeżeli atakuję tą bronią, no to rzucam dwiema kostkami. Następnie rozpatrujemy wszelkie symbole. Teraz takie symbole oznaczają po prostu trafienia. To oznacza jedno trafienie oraz aktywowanie specjalnej zdolności broni, jeżeli takową posiada. To niestety oznacza porażkę oraz kontratak wroga. Teraz słuchajcie, przydzielacie, możecie zaatakować oczywiście na jednym atakiem kilku wrogów na swoim polu. Patrzycie, ile udało Wam się uzyskać obrażeń łącznie z Waszego wyniku i według własnej woli te obrażenia przyznajecie przeciwnikom u Was na Waszym polu. I teraz tyle, ile trzeba zadać przeciwnikowi obrażeń, żeby się go pozbyć. Generalnie tyle, ile widzimy w tym oto miejscu na jego karcie wroga. Czyli w tym wypadku wystarczy nam jedno obrażenie, żeby się takiego pana pozbyć. Zabiliśmy go, umieszczamy go, kładziemy go bokiem. Teraz to jest ciało, które możemy przeszukać i schować. Pamiętajcie, żeby się zastosować do efektów działania tych ikon. Jeżeli ten atak sprawił, że staliście się wykryci i zmienił się stan zaalarmowania, no to niestety musicie się również do tego zastosować.
Co jest też istotne, jeżeli macie mniej obrażeń do zadania, niż wróg potrzebuje, żeby go wyeliminować, to wówczas nic się nie dzieje. Jest przyjmowane wtedy, że pancerz takiego wroga wszystko przyjmuje i wróg daje sobie radę z atakiem. No i teraz ten nieszczęsny kontratak. Jak działa kontratak? Już Wam mówię. Kontratak działa w taki sposób, że widzimy, tutaj mamy tą porażkę. I teraz jeżeli wypadnie nam ten właśnie wynik, to generalnie rozpatrujemy ciągle te wszystkie obrażenia i tak dalej. Ale jeżeli zostało nam tu coś takiego, to i mamy przynajmniej jednego żyłego wroga na polu, no to teraz każdy asasyn zostaje tutaj wykryty. Jeśli był incognito, to wtedy też jest alarm. I wówczas natychmiast stajecie się celem kontrataku. Każdy wróg obecny na tym polu atakuje naszego asasyna. W jaki sposób? W taki sposób, jak atakują wrogowie zgodnie z ich kartą. O ataku wrogów jeszcze Wam powiem bardzo niebawem. Więc tak generalnie rozpatruje się atak. W trakcie gry będziecie nabywać wyposażenie różne, pancerz i tak dalej, które może Wam pomóc przy wykonywaniu różnych akcji, na przykład przy obronie chociażby. Zobaczcie, jak to działa. Co widzimy na naszych kartach wyposażenia? No przede wszystkim widzimy, jakiego rodzaju to jest broń. Widzimy, czy użycie tego sprzętu zmienia nasz stan z incognito na wykryty i czy wywołuje to alarm. Patrzymy, ile kostek akcji kosztuje nas wykorzystanie danego sprzętu. Oczywiście, jeżeli jest to sprzęt, to mamy opis dokładnie, jak to robimy, po czym odrzucamy. Teraz pytanie, jeżeli odrzucamy, to odrzucamy na stos kart odrzuconych, czy odrzucamy z gry całkowicie. Ale to mniej więcej już, myślę, się domyśliliście, patrząc po tym, co wszystko Wam na razie dotychczas opisywałem. Natomiast to, co warto wiedzieć, jeśli chodzi o sprzęt, to są nasze zbroje. Ponieważ każda zbroja, każdy gracz może mieć tylko jedną, zbroję generalnie umieszczacie pod swoją planszą w tym oto miejscu. I teraz zbroja zwiększa limit Waszych obrażeń, które możecie otrzymać. Tutaj widzicie plus 1. Oznacza to, że umieszczam dodatkową czerwoną kostkę tutaj. I teraz za każdym razem, jak w grze otrzymam obrażenie, w wyniku czego mogę otrzymać obrażenie, to się pewnie domyślacie, ale niedługo też zobaczycie dokładnie, no to wtedy usuwam te kostki. Jeżeli mam mniej kostek niż mój limit, czyli 3 plus modyfikacje z pancerza, to jestem uznany za rannego. Jeżeli wszystkie kostki znikną, to jestem w stanie krytycznym. Kładę w tym momencie się w ten oto sposób i teraz można mnie wyleczyć. Inny asasyn może przyjść do mnie na pole i mnie wyleczyć, skorzystać z odpowiedniej karty. Jeżeli tego nie zrobi do końca tury, to mój asasyn zostaje wyeliminowany, wszystko tracimy. I to trzeba być ostrożnym, bo jeżeli wszyscy asasyni zostaną wyeliminowani, przegraliśmy scenariusz. Więc warto na to zwrócić uwagę i na to uważać. No dobra, słuchajcie, to teraz omówmy fazę wroga. I fazę wroga omówmy w dwóch takich segmentach. W pierwszym porozmawiajmy o tym, jak wygląda ruch wroga i jak wygląda wezwanie posiłków, czyli w jaki sposób się pojawiają nowe figurki wrogów na planszy. No więc, żeby ustalić, ile wrogów gdzie wchodzi, bo od tego zaczyna się faza wroga, czyli od tak zwanych posiłków, odsłaniamy wierzchnią kartę z tej oto talii. No i teraz przede wszystkim patrzymy, jaki jest nasz stan zaalarmowania. Zielony czy czerwony. Następnie patrzymy na odpowiednią kolumnę i widzimy, w którędy, że tak powiem, wchodzi ile wrogów którego rodzaju. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy na zielono, to wejściami C i D, które załóżmy, nie wiem, byłyby tutaj, to oczywiście tak nie wygląda żadna mapa, ja to tak jak mówiłem, manipuluję tym troszkę, żeby łatwiej się tłumaczyło. Wejściem C i D nie wchodzi nikt. Wejściem A wchodzi dwóch wrogów z tą ikoną, więc umieszczamy ich tutaj. Wejściem B wchodzi jeden wróg tego rodzaju. Teraz, jeżeli wrogowie wejdą na pole, na którym znajduje się ten żeton celu, od razu umieszczamy ich na odpowiednich polach. Teraz te żetony celu, tutaj, które widzimy, te podstawki, każda z nich ma, widzicie, trzy pola. Tylko trzy postacie mogą się tam na nich znajdować. Teraz tak, jeżeli w wyniku tego ruchu poruszymy się, w wyniku tego pojawienia się, staniecie twarzą w twarz z asasynem, wykonujecie test ukrycia. Jeżeli w wyniku tego ruchu staniecie twarzą w twarz ze zwłokami, również wykonujecie test wykrycia. Więc generalnie staracie się tutaj uważać. Teraz nie może na jednym polu być więcej niż cztery figurki. Więc jeżeli są cztery figurki, nie może kolejna na nią wejść.
Różnica jest taka, że również teoretycznie do tego limitu się włącza ciało. Więc gdyby ciało się tam znajdowało, to wtedy to ciało jest usuwane, wykonujemy test wykrycia za każde usunięte ciało, a pojawia się tam wtedy nowa figurka. No a następnie wrogowie się ruszają. No i teraz w jaki sposób wrogowie się ruszają? Ruch działa w taki sposób, że patrzymy na aktualnie odsłoniętą kartę wydarzenia. Gdyby w tym miejscu znajdował się znak zapytania, to przeszukujemy, losujemy dowolną kartę wydarzenia ze środka talii, taką, która ma tutaj wskazany kierunek. Następnie zgodnie z naszym kompasem przesuwamy wrogów w tę stronę. Teraz zaczynamy od jakby rzędu czy kolumny pól najbardziej zbliżonych do właśnie celu. I ci wrogowie wszyscy się przesuwają. Teraz nie przesuwają się, gdyby mieli wejść w ścianę. Nie przesuwają się, gdyby mieli wejść na pole, na którym są już cztery figurki. I nie przesuwają się, jeżeli znajdują się na takim właśnie, na jednym z trzech pól podstawki celu. Wtedy się nie poruszają. Nie poruszają się również, jeżeli znajdują się na tym samym polu, co wykryty asasyn. Więc tak działa ruch wroga. Jak już wszystkich wrogów poruszycie, no to wtedy możecie zrobić te wszystkie rzeczy, z którymi to może skutkować, typu na przykład testy wykrycia. Ważna kwestia a propos poruszania się wrogów. Niektórzy wrogowie, tacy jak na przykład nasi kusznicy, nie mogą sobie tak wchodzić z poziomu ulicy na dach, chyba że jest tutaj drabina. To wtedy kusznik się może po drabinie przemieścić. Mamy też jednak tych tutaj zwinnych strażników, którzy z kolei, tak jak my, nie potrzebują drabiny, żeby skakać pomiędzy dachem a ulicą. Zaraz Wam powiem, dlaczego to może być istotne. No a teraz zobaczmy, co się stanie, jak wrogowie mają kogo zaatakować i jak chętnie nas wtedy zaatakują. Jeśli chodzi o walkę wroga, no to teraz wrogowie atakują nas, jeżeli jesteśmy wykryci. No i oczywiście, jeżeli jesteśmy w zasięgu, tak? Czyli jeżeli atakuje nas wróg z taką ikoną, no to musi być na tym polu co my. Jeżeli z taką, no to na pobliskim polu, tak samo jak my atakowaliśmy. No i generalnie odbywa się to w bardzo podobny sposób, bo każdy wróg atakuje i atakuje tyloma kośćmi, ile widzimy na jego karcie. Czyli zwinny zrzuciłby dwiema kostkami, ten rzuciłby jedną. No to załóżmy, że ten atakuje tego, rzucamy jedną kostką. Jedno obrażenie to jest porażka. Za każde obrażenie usuwamy jeden czerwony, prawda, znacznik ran z planszy gracza. Teraz jeżeli na wybranym polu znajduje się kilku wykrytych asasynów, to te kości ataku są jakby rozdzielane pomiędzy nich sprawiedliwie. Jeżeli nie da się tego równo rozdzielić, no to decydujecie, w jaki sposób przydzielić, która kość i ile kości kogo atakuje. W tym miejscu warto też zwrócić uwagę na pościg. Mówiłem wcześniej, pamiętacie na pewno, że żeby stać się znowu inkognito, trzeba poruszyć się na pole, na którym nie ma z Wami żadnych przeciwników. No ale teraz pytanie, czy możemy się poruszyć, jeżeli jesteśmy wykryci, z pola, na którym są jacyś przeciwnicy, po prostu możemy sobie z niego pójść? Niestety nie. Jeżeli wykryty asasyn opuszcza pole, na którym znajduje się przeciwnik, to wówczas patrzymy na strażników, którzy byli na polu, które on opuścił. I teraz połowa liczby tych strażników zaokrąglona w górę idzie po prostu za nim. Więc porusza się za nim tak długo, dopóki nie zablokuje go coś, co Wam pokazywałem wcześniej, blokuje ruch asasyna. Na przykład nie mógłby sobie wskoczyć na dach, albo byśmy go wpędzili tutaj na żeton celu. Cokolwiek, tak? Albo byśmy, prawda, wskoczyli sobie na wieżę. No nie możemy wskoczyć na wieżę, jeżeli jesteśmy wykryci. Więc dobrze jest się pozbyć takiego przeciwnika najszybciej jak się da, jak już się rzuci za nami w pościg. Mamy różne, również niektóre wyposażenia typu spadochron. Spadochron, który pozwala Wam uciekać. Spadochron, który pozwala Wam uciekać i nie powoduje, że ktoś będzie Was ścigał. No bo siłą rzeczy nie ma za bardzo jak. No dobrze, słuchajcie, no i jak już zrobiliśmy fazę asasyna, fazę wroga, no to na koniec mamy fazę końca tury. Zobaczmy, co się może wtedy wydarzyć. Jeżeli nie zrealizowaliście jeszcze celu scenariusza i jest na planszy przynajmniej jeden asasyn, to wówczas kontynuujecie grę, rozgrywacie nową turę. Usuwacie wszelkie czerwone podstawki, które nie są dołączone do figurek, tak? Czyli oznaczały tam, tak jak mówiłem, ostatnią zdaną pozycję wykrytego. Następnie po prostu rozgrywacie normalnie turę zgodnie z tym, co mówiłem, tak? Usuwacie kartę wydarzenia, żeby dobrać nowe na początku kolejnej tury.
Teraz kiedy wspomnienie jest udane? No generalnie musieliście zrealizować wszystkie cele scenariusza, tak jak było tam powiedziane, prawda? Czyli na przykład pozbyć się, o proszę, takich żetonów. Wtedy też takie żetony trzymajcie dla siebie, bo macie z tego punkty doświadczenia. I jeżeli wszyscy asasyni uciekną punktem szybkiej podróży. Teraz może się wydarzyć, że niektórzy asasyni zostaną wyeliminowani, ale wystarczy, że przynajmniej jeden ucieknie po zrealizowaniu celu, ucieknie punktem szybkiej podróży, na mapie nie zostanie żaden inny asasyn, wtedy wygraliście. Kiedy przegraliście? Przegracie, jeżeli wszyscy zostaną wyeliminowani całkowicie, albo na przykład, jeżeli w scenariuszu jest konkretnie podany warunek przegranej i niestety zostanie zrealizowany, albo musicie umieścić nowe figurki, prawda, wrogów na planszy, a już się wszystkie w puli skończyły. Wtedy przegrywacie. I co się dzieje? Zatrzymujecie karty wyposażenia na swoich planszach, usuwacie wszelkie kostki, które znajdowały się na tych gniazdach plus, zwracacie wszystkie karty skrzyni, które udało Wam się podczas tej próby zebrać i układacie je znowu w odpowiedniej kolejności. I teraz jak przygotowujecie wspomnienie, to przygotujcie mapę jeszcze raz tak, jakbyście je rozgrywali po raz pierwszy, czyli wszystkie kafle, figurki wrogów idą tam, gdzie idą podczas przygotowania. Teraz, co jest ważne, zostajecie z tyloma punktami życia, ile mieliście na koniec pierwszej próby. Co oznacza, że jeżeli przegraliście, bo wszyscy zostali wyeliminowani, to każdy wyeliminowany asasyn jest zastępowany nowicjuszem. Więc na to trzeba tutaj zwrócić uwagę. Moi drodzy, to jest wszystko, co musicie wiedzieć tak naprawdę, żeby móc na spokojnie zacząć grę w Assassin's Creed. Jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, śmiało zdawajcie w komentarzach, się do tego odniosę, jak tylko szybko, jak tylko będę mógł. Zwróćcie uwagę, że to jest kampania. I teraz tutaj, jak już zaczniecie grać, zwłaszcza jak przejdziecie te pierwsze 4 scenariusze, to przeczytajcie dodatkowe takie rzeczy związane właśnie, jak na przykład macie willę, tak? Jak wygląda, co robicie w willi pomiędzy rozgrywkami, gdzie będziecie mieli szansę się trochę, wiecie, odnowić, troszkę odnowić swój sprzęt. Nie chciałem Wam też mówić o walce z bossem, bo to jest coś, co byłoby dużym spoilerem, jeśli chodzi o to w ogóle, jacy bossowie się pojawiają. Natomiast słuchajcie, jak już będziecie znali koncepcję walki z przeciwnikami i tak dalej, to zobaczcie, to przeczytanie o bossie to jest taki fragment w instrukcji, więc sobie poradzicie bez problemu. Więc mówię o tym, co się dzieje w kampanii między rozgrywkami, o willi, co to jest 100% synchronizacja, czyli kiedy uda Wam się zrealizować podstawowy cel scenariusza, ale też dodatkowy cel, to wszystko już możecie sobie odkryć na własną rękę. To, co tutaj zobaczyliście, myślę, na pewno Was przygotuje na spokojnie, żeby sobie poradzić z tym, co Was czeka, jak zaczniecie w to grać, no i też gdzie potem szukać elementów, jakichś różnych informacji, jak będziecie mieli wątpliwości. Póki co dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję raz jeszcze wydawnictwu Portal za przekazanie nam tej gry do recenzji, a póki co tradycyjnie serdecznie Was pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!